Ksiądz Michał Sobocko we wrześniu 1932 roku opuścił seminarium duchowne i przeprowadził się do sióstr wizytek przy ulicy Rosa 2 w Wilnie, by tam w ciszy, wolny od seminaryjnych obowiązków, mógł ukończyć pracę habilitacyjną. Zamieszkał w domu na piętrze obok księdza kapelana Józefa Poniatowskiego, który pracował w kurii jako notariusz. Na parterze mieszkał pan Eugeniusz Kazimirowski, malarz, artysta. Ksiądz Michał nadal był spowiednikiem wielu zgromadzeń zakonnych. Między innymi od 1932 roku do 1941 roku spowiadał siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Tam w 1933 roku spotkał siostrę Faustynę Kowalską. Zainspirowany jej objawieniami, bardziej szczegółowo przyjrzał się tematowi Miłosierdzia Bożego w świetle Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Dzięki temu studium doszedł do wniosku, że kult Bożego Miłosierdzia nie jest jakąś nowością. Znany był od początku chrześcijaństwa, a nawet od początku ludzkości. Ale przez siostrę Faustynę został mocniej zaakcentowany w nieco nowej formie, która nie od razu została zaakceptowana przez władzę kościelną. Także osobiście księdzu Michałowi nie było obce Miłosierdzie Boże. Sam starał się wielbić Boga w Jego miłosierdziu przez całe życie. Był świadomy tego, że doznawał wielu łask, których nie czuł się godnym. W osobie siostry Faustyny spotkał pokrewną duszę i dlatego jeszcze bardziej zainteresował się tym tematem. Zwierzenia jej z przeżyć wewnętrznych bardzo przedłużały spowiedzi, co zaczęło zwracać uwagę innych penitentek. Dlatego ksiądz Sobocko polecił jej, by swoje wewnętrzne przeżycia, objawienia zapisywała w zeszycie i dawała mu do przeczytania. Tak powstał dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, który zaczęła pisać na polecenie księdza Michała Sobocki, swojego spowiednika, w 1934 roku. Ksiądz Sobocko oddawał się tej idei bez reszty, stając się apostołem Bożego Miłosierdzia. W swoim dzienniku po latach zapisał: są prawdy, które się zna i często o nich słyszy i mówi, ale się ich nie rozumie. Tak było ze mną co do prawdy Miłosierdzia Bożego. Tyle razy wspominałem o tej prawdzie w kazaniach, myślałem o niej na rekolekcjach, powtarzałem w modlitwach kościelnych, szczególnie w psalmach, ale nie rozumiałem znaczenia tej prawdy, ani też nie wnikałem w jej treść, że jest najwyższym przymiotem działalności Boga na zewnątrz. Dopiero trzeba było prostej zakonnicy, siostry Faustyny, ze Zgromadzenia Opieki Matki Bożej, która intuicją wiedziona powiedziała mi o niej krótko i często to powtarzała, pobudzając mnie do badania, studiowania i częstego o tej prawdzie myślenia. Jak kształtowała się współpraca z siostrą Faustyną w rozwijaniu nowych form szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia? O tym w kolejnym odcinku. Zapraszam.